Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Tym razem przychodzę z propozycją dość nietypową, ponieważ ten filmik i następne filmiki w tej serii, które byście oglądali, byłyby po prostu recenzjami, mini recenzjami właściwie poszczególnych opowiadań Edgara Allana Poe. To byłyby takie poniedziałki z Po, albo poniedziałki z Poem. Nie wiem w sumie, jaka forma jest poprawna. Możecie podpowiedzieć mi w komentarzu. W każdym razie jest to przepiękne wydanie stworzone przez wydawnictwo Marginesy, które dostałem w ciągu świąt, czy przed świętami. Sam nie wiem, chyba na Mikołajki. I po prostu tutaj mamy do czynienia z 39 opowiadaniami. W związku z tym będzie ciężko je wszystkie zrecenzować za jednym razem. Także zapraszam do takiej małej serii. Będę opowiadał Wam o poszczególnych opowiadaniach i je oceniał, a na sam koniec wyciągniemy średnią dla tej książki. Nie przedłużając, chodźmy więc. Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie już w czwartej części opowiadań z Edgara Allana Poe z cyklu Poniedziałki z Poe. Tym razem mam dla Was kolejne 6 opowiadań, o których chciałbym Wam pokrótce opowiedzieć. Oczywiście, jak zawsze, bez spoilerów. Zapraszam. Tym razem było tutaj troszkę opowiadań bardzo dobrych, a troszkę przeciętniaków. Pierwsza opowieść to Król Pomór, która jest opowieścią alegoryczną, tak sam autor tutaj zaznacza na samym początku. No i zasadniczo jest to opowieść o dwóch marynarzach, którzy wracali do bodajże Londynu, przez który właśnie przetoczyła się zaraza, i trafiają do pomieszczenia. Nie pamiętam, czy to było pomieszczenie na statnie, chyba było to po prostu pomieszczenie w jakimś budynku, w którym spotykają bardzo dziwną grupę, co do której niejasne jest, kim oni za bardzo są, czy są to ludzie, czy jakieś dziwne istoty. No i zasadniczo przez większość opowiadania wydaje się, że może to być coś naprawdę interesującego, ale jakoś tam im bliżej końca, tym bardziej wydaje mi się, że autor poszedł po najmniejszej linii oporu, na skróty. W związku z tym dałem temu opowiadaniu 6 na 10. Kolejna opowieść, nazywająca się Podłużna skrzynia, jest o podróży statkiem, pisana z punktu widzenia nie kapitana statku, tylko jakiegoś tam mężczyzny zaznajomionego i z kapitanem, i z tym naszym głównym bohaterem Wyattem, niczym w Westworld, gościem, który wiezie przez, oprócz swojej tam żony i służącej, to czy tam i córki chyba, wiezie podłużną skrzynię. I oni płyną przez to morze i dzieją się rzeczy,
Nawet tutaj zaznaczyłem sobie jakiś cytat, że żona tego Wyatta narażała się na śmieszność częstym przytaczaniem poglądów swego ukochanego męża. Słowo mąż nie schodziło jej z ust, aby posłużyć się ulubionym powiedzeniem. Tymczasem nie uszło powszechnej uwagi, iż on jej unika wręcz ostentacyjnie. Zamykał się sam w kabinie, gdzie właściwie toczyło się jego życie, podczas gdy żona, korzystając z pełnej swobody, szukała rozrywki w towarzystwie innych pasażerów. I niestety również to opowiadanie gdzieś tam na końcu zaczęło się sypać. No i oceniłem je na 5 na 10. Kolejnym opowiadaniem, które myślę, że było pewnie jednym z pierwszych, tam nie wiem, kilkudziesięciu czy ilu opowiadań w tamtych czasach, przypomnijmy, że to jest początek XIX wieku, jest opowiadanie System doktora Pierza i profesora Smoły. I jest to opowiadanie, powiedziałbym, psychiatryczne, w którym nasz główny bohater przyjeżdża do zakładu psychiatrycznego, który jest prowadzony w dość liberalny, nowoczesny sposób. No i tam de facto rozmawia z głównym psychiatrą i ma rozmaite przygody. I to opowiadanie oceniłem na 8 na 10. Było naprawdę fajne, interesująco skonstruowane. Oczywiście można było domyślić się, jak to wszystko się skończyło i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak myślę, że również było całkiem niezłe. Kolejne opowiadanie to Przedwczesny pogrzeb, które jest w całości skupione na opisywaniu różnych opowiadań. Znaczy nie różnych opowiadań, tylko różnych przypadków, w których ktoś został zakopany żywcem. A więc jest ta groza, są te bardzo przypałowe opowieści. No i zasadniczo dla mnie chyba z tych sześciu to było najciekawsze opowiadanie. Oceniłem je na 9 na 10. I ostatnie opowiadanie, nie, przepraszam, przedostatnie opowiadanie jest z kolei tutaj smaczkiem, czyli akcentem polskim w tej całej książce, czyli opowiadanie pod tytułem Prawdziwy opis przypadku pana Waldemara. I mamy tu bohatera Polaka, który nazywa się Ernest Waldemar, przez V oczywiście. Co trochę dziwne, że imię jest jego nazwiskiem, ale okej, jakby nie czepiam się, i tak fajnie, że jest Polak. Jest tu też wątek mesmeryzmu, była to taka paranauka polegająca na przesyłaniu energii uzdrawiającej przez dotyk albo na odległość. No i mamy tu opowieść właśnie o tym, jaki ten mesmeryzm jest fajny i interesujący. I zasadniczo chodzi o to, że nasz główny bohater postanawia właśnie tak podtrzymywać przy życiu tego Waldemara. Krótkie opowiadanie, na końcu standardowo trochę zaczyna się sypać, więc oceniłem je na 6 na 10. I ostatnie opowiadanie, Tyś to uczynił, to historia na początku morderstwa, potem śledztwa, a na końcu procesu, w wyniku którego rozwiązuje się sprawa morderstwa jakiegoś standardowo
szlachcica, tak jak to lubi robić po. I jest to po prostu opowiadanie ok, trochę powyżej średniej. Nie mogę o nim powiedzieć za dużo, bo jest tam troszkę twistów, które łatwo byłoby zdradzić. Także oceniam je na 7 na 10 i to sprawia, że te opowiadania, te 6 opowiadań oceniam na 6,8 na 10. Jesteśmy już coraz bliżej końca. Jeszcze 2 odcinki i myślę, że to będzie całość. W kolejnym odcinku będzie 6 opowiadań, a w ostatnim aż 9 opowiadań, bo coś się kopnęłem w dzieleniu tych opowiadań. No ale nic. Dzięki za obejrzenie tego filmiku. Do zobaczenia standardowo pewnie w sobotę i w poniedziałek. To wszystko. Dzięki. Cześć. I to wszystko, drodzy widzowie. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania i udostępniania, jak również komentowania tego filmu. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.